What a joy it is to be here. Jest to wielką radością być tutaj z wami razem. It's my first time in Poland. Jestem pierwszy raz w Polsce. And it's a joy to be with God's people. Cieszę się, że jestem z Bożym ludem. It's amazing what the cross has done. Jest to niesamowite, co, jakie dzieło uczynił krzyż. In the book of Revelation is out of every tribe, out of every people, out of every nation, out of every tongue. W Księdze Objawienia napisane jest, że wywodzimy się z każdego języka, narodu, z każdego plemienia. We will be gathered to him. Jesteśmy zgromadzeni dla niego. Jeszcze głośniej? Dobra. When the Lord descend from heaven with a shout. Kiedy Pan stąpi z nieba z okrzykiem. And with the voice of the archangel. I na dźwięk, na głos archanioła. It says the dead in Christ shall rise. Napisane jest, że wtedy umarli powstaną. And we who are alive shall be caught up together with them to meet the Lord in the air. A my, którzy żyjemy w tym, będziemy żyć w tym czasie, zostaniemy porwani, by się spotkać z nim na obłokach. What a blessed hope awaits us. Jakie błogosławieństwo nas czeka. Since we are not waiting for the undertaker. Undertaker. The man who buries the dead. Czy my nie czekamy na grabarza, na kogoś, kto kopie umarłych, dla umarłych? We are waiting for him to take us out of here. My czekamy na to, żeby nas Pan zabrał do nieba. That's the Christian hope. To jest nadzieja dla chrześcijan. My desire is to speak this evening on sonship. Chcę dzisiaj mówić o synostwie. It's the highest form of blessing that God has given to us as Christians. Jest to najwyższy wymiar błogosławieństwa, jakie Bóg daje nam, chrześcijanom. And I would like to turn to some verses that is found in the scriptures. I chciałbym teraz zwrócić się do pewnych wersetów ze słowa. The book of Matthew. Księga Ewangelia Mateusza. Chapter 3. Rozdział 3. And verse 16 and 17. I wersety 16 i 17. Says, having been baptized, went up straightway from the water, and lo, the heavens were opened to him. And he saw the Spirit of God descending like a dove, and coming upon him. And behold, a voice out of the heavens saying, this is my beloved Son, in whom I have found my delight. A gdy Jezus został ochrzczony, wnet wystąpił z wody, i oto otworzyły się niebiosa. I ujrzał Ducha Bożego, który stąpił w postaci gołębicy i spoczął na nim. I oto rozległ się głos z nieba. Ten jest Syn mój umiłowany, którego sobie upodobałem. The book of Proverbs, chapter 8. Księga Przysłów, rozdział 8. And verse 30. I wiersz 30. Przypowieści 8:30. Then I was by him, a nursling, and was daily his delight, rejoicing always before him. Ja byłam u jego boku mistrzynią, byłam jego rozkoszą dzień w dzień i grając przed nim przez cały czas. The thought of sonship brings before us something of delight. Myślenie o synostwie powinno przynieść nam pewnego rodzaju zachwyt. It is God's purpose, is God's desire that we would be like his son. Bożym pragnieniem, Bożą myślą jest to, żebyśmy stali się takimi jak jego syn. The book of Ephesians. List do Efezjan. Chapter 1. Rozdział 1. And verse 4 and 5. Wersety 4 i 5. According as he has chosen us in him before the world's foundation, that we should be holy and blameless before him in love, having marked us out beforehand for adoption through Jesus Christ to himself, according to the good pleasure of his will. W nim bowiem wybrał nas przed założeniem świata, abyśmy byli święci i nienaganni przed obliczem jego w miłości. Przeznaczył nas dla siebie do synostwa,
przez Jezusa Chrystusa według upodobania woli swojej. The Son was such a delight to the Father's heart. Syn był zachwycający dla serca Ojca. Ojciec się zachwycał nim. Before time began, zanim rozpoczął się czas w ogóle, he was constantly the Father's enjoyment. Syn był stale radością Ojca. The Son, who is eternal, the eternal Son, Syn, wieczny Syn. It tells us in the Epistle of John. Mówi do nas w liście Jana. Chapter 1. W pierwszym liście Jana, pierwszy rozdział. Chapter 1 and verse 2. Pierwszy rozdział, drugi werset. Pierwszy list Jana 1, 2. It says, and the life was manifested, and we have seen it, and bear witness, and report to you the eternal life which was with the Father, and has been manifested to us. A żywot objawiony został, i widzieliśmy, i świadczymy, i zwiastujemy wam ów żywot wieczny, który był u Ojca, a nam objawiony został. That which we have seen and heard, we report to you, that ye also may have fellowship with us, and our fellowship is indeed with the Father and with his Son. Co widzieliśmy i słyszeliśmy, to i wam zwiastujemy, abyście i wy społeczność z nami mieli. A społeczność nasza jest społecznością z Ojcem i z Synem. The Son of God. Syn Boży. He had no beginning. Nie ma początku. He is eternal. Jest wieczny. This eternal life which was with the Father is now manifested to us. To życie wieczne, które było w Ojcu, zostało nam objawione, pokazane. John says we handled him, we contemplate him, we embraced him, this eternal life. Jan mówi, że to, co słyszeliśmy, co oczami naszymi widzieliśmy, na co patrzyliśmy i czego ręce nasze dotykały, o życiu wiecznym. The Son in eternity, Syn w wieczności, is now the Son in time. Stał się Synem obecnym w czasie. The delight the Father had for him in eternity past, ten zachwyt, który miał Ojciec nad Synem w tej za przeszłej wieczności, is now manifested in time. Teraz objawia się w czasie. For 30 years, przez 30 lat, the Father enjoyed the Son. Ojciec radował się, cieszył się z Syna. He was daily the Father's delight. On był codziennie radością dla Ojca. What wonderful communication was there between the Father and the Son. Jaka cudowna komunikacja, połączenie między Ojcem i Synem. This morning in the remembrance meeting, tego ranka w czasie godziny łamania chleba, a hymn was sung, śpiewaliśmy pieśń, that brought to light how we delighted the heart of the Father. Pieśń o tym, jak na światło dzienne zostały pokazane. What? The hymn book. Give me the hymn book. Jak na światło dzienne został właśnie pokazana ta radość Ojca w Synu. 148. Śpiewaliśmy pieśń Ojcze, jest jeden nad wszystkimi. 138. O Father, there is one above others. Ojcze, jest jeden nad wszystkimi. Whom thou beholdest with pleasure. But you read it. I have a little bit different. Yeah. Którego. You read it. Ojcze, jest jeden nad wszystkimi. Godne są chwały jego czyny. Yes, but it's a little bit different because it's a poem. But I will, no, I was just this too. Yeah. Ojcze, jest jeden nad wszystkimi,
którego ty, nad którym ty się zachwycasz, twój umiłowany, twój własny syn, takim jakim był od wieczności. When you think of the son, kiedy myślimy o synu, and what he is to the father, i czym, kim on jest dla ojca, on the banks of the Jordan, nad Jordanem, the father's heart was so full of him. Serce ojca było wypełnione synem. Of his walk, of his ways, of his life. Jego drogą tu na ziemi, tym co czynił, jego całym życiem. That the father says, "This is my beloved son, in whom I found all my delight." Aż ojciec powiedział: "To jest mój umiłowany syn, w którym mam całe upodobanie." What a life! Jakież to było życie? But God in eternity past. Ale Bóg w, w tej zaprzeszłej wieczności has chosen us, wybrał nas, marked us off, wydzielił nas jakby ze świata for sonship, do synostwa. God wants us to be like his son. Bóg pragnie, żebyśmy my byli jak jego syn. God says, I want to fill this universe with people just like my son. Ojciec mówi, chcę wypełnić ten wszechświat ludźmi takimi jak mój syn. No, sonship, synostwo, is a position. Jest także pozycją, stanowiskiem. It's not male and female. Tu nie chodzi o to, że to jest mężczyzna czy kobieta. It's not that I have a daughter and I don't have a son. Bóg nie mówi, że mam córkę lub syna. Sonship is a place God has brought us into, a position of dignity and a position of honor. Bóg, synostwo jest jakby stanowiskiem, w którym Bóg zebrał nas wszystkich do takiego stanowiska czci i chwały. And he has done this for the delight of his own heart. I uczynił to, żeby zachwycić swoje własne serce, dla spragnienia swojego serca. No, this is not because God saw something in me and he says, well, you know, I'm going to make him a son. To nie dlatego, że Bóg zobaczył coś we mnie i powiedział, tak, jego uczynię moim synem. God says, I want you to be like my son. Nie, Bóg mówi, chcę, żebyś ty był, była jak mój syn. And God says, I have done so way back before this world's foundation. I Bóg mówi, uczyniłem to już, zaplanowałem to, zanim powstał ten wszechświat. So in the book of Ephesians, w księdze, w liście do Efezjan, tells us that God has marked us out for sonship. Jest napisane, że Bóg wybrał... Verse 5. Że Bóg przeznaczył nas dla siebie do synostwa. Where can I see sonship? Gdzie mogę zobaczyć synostwo? Where can I see this sonship that God has brought me into? Gdzie mogę zobaczyć właśnie to synostwo, do którego Bóg mnie przyprowadził? The only place is to see it in the Son. Jedynym miejscem, gdzie możemy to widzieć this, właśnie w Synu. This wonderful position into which we have been brought for the delight of the Father's heart. To cudowna pozycja, do której zostaliśmy przyprowadzeni ze względu na serce Ojca. Saints is wonderful. We are saved. Święci, to cudowne. Jesteśmy uratowani, zbawieni. My sins are forgiven. Moje grzechy są przebaczone. I am justified. Jestem usprawiedliwiony. Cleared from every charge. Oczyszczony z wszelkich zarzutów. I've been redeemed. Zostałem odkupiony. My slavery days are over. Moje dni niewolnictwa już przeszły zostały w przeszłości. Już ich nie ma. I am reconciled. Jestem pojednany. Brought into the favor and wealth of divine persons. Jestem przyciągnięty do bliskości boskich osób. Praise God for that. Chwała Bogu za to. But God wants me to know. Ale Bóg chce, żebym wiedział. I am a son. Jestem synem. I have been brought into his presence. Zostałem przyprowadzony do jego obecności, bliskości. He wants me to be like his son, the Lord Jesus. On chce, żebyśmy my byli jak jego syn, Pan Jezus. And it's according to the good pleasure of his will. Jest to zgodnie z jego wolą. The book of Galatians. List do Galacjan. Chapter 4. Rozdział 4. And verse 6 and 7.
Wersety 6 i 7. But because ye are sons, God has sent forth the spirit of his son into our hearts, crying, Abba, Father, so thou art no longer a bondman, but a son. But if son, heir also through God. A ponieważ jesteście synami, przeto Bóg zesłał ducha syna swego do serc waszych, wołającego Abba, Ojcze. Tak więc już nie jesteś niewolnikiem, lecz synem, a jeśli synem, to i dziedzicem przez Boga. No, in the book of Ephesians, God is telling us, w liście do Efezjan Bóg nam mówi, the spirit of his son. Duch jego syna. The same spirit that was in the son is in the son. Ten sam duch, który jest w synu, is resident in every son. Mieszka w każdym innym synu. In every believer. W każdym wierzącym. No, you find the spirit of the son occupies us with the father. Właśnie duch jego syna zajmuje nas ojcem. It wants to enjoy what the father is enjoying. Chce, abyśmy my radowali się tym, czym się cieszy sam Bóg. It finds a delight in divine things. Ten duch prowadzi nas do zachwytu nad Bożymi rzeczami. In the book of Ephesians and chapter 3, w liście do Efezjan, rozdział 3, it tells us in verse 16, werset 16, czyli list do Efezjan 3:16. In order to give that in order that he might give us according to the riches of his glory to be strengthened with might by his spirit in the inner man that Christ may dwell through faith in your hearts being rooted and founded in love. By sprawił według bogactwa chwały swojej, żebyście byli przez Ducha Jego mocą utwierdzeni we wnętrznym człowieku, żeby Chrystus przez wiarę zamieszkał w sercach waszych, a wy wkorzenieni i ugruntowani w miłości. No, in the book of Galatians, w liście do Galacjan, the spirit of the son occupies us with the father. Duch Syna zajmuje nas Ojcem, czyli in the book of Ephesians, w liście do Efezjan, the spirit of the father occupies us with the son. Duch Ojca chce, żebyśmy zajmowali się Synem. It's a mutual enjoyment. Jest to obustronna radość. And John in the epistle puts it together. A Jan w jego liście łączy to wszystko razem. He says that you may have fellowship with us. Mówi, że możecie mieć społeczność z nami. And truly our fellowship is with the Father and the Son. I naprawdę nasza społeczność jest z Ojcem i z Synem. This is what divine persons want. Tego chce boska osoba. He has brought us in. Przyprowadził nas do siebie. That I may have the Father's thoughts of the Son. Abyśmy przejęli myśli Ojca o jego Synu. And I may have the Son thoughts of the Father. Ale również, żebyśmy mieli myśli Syna o Ojcu. That is what sonship is all about. O tym to właśnie znaczy synostwo. That I can enter into the Father's interest and just reflect these things in my Czyli Ojciec chce, żebyśmy przejęli jego myśli i żebyśmy je odbili do niego, żeby on po prostu zobaczył swoje myśli w nas. You see, thank God for Moses. Dziękujemy Bogu za Mojżesza. And Joshua. I za Jozuego. Elijah and Elisha. Za Eliasza i Elizeusza. And the prophets. I za proroków. But they are men of like passion as we are. Ale to są ludzie, którzy mają pasję dla Boga jak my. But when you want to see sonship, ale kiedy chcecie zobaczyć synostwo, and this place of dignity into which we have been brought, i miejsce godności, do którego zostaliśmy przyprowadzeni, we have to look at the son. Musimy patrzeć na Syna. Years ago I was in the UK. Wiele lat temu byłem w Anglii. And the prince was not living up to his position. I książę tego kraju nie żył tak, jak powinien według swojej pozycji. He and his wife had a split. Yes, okay.
On i jego żona rozwiedli się. And I said in England, powiedziałem w Anglii, the prince is a disgrace to the position to which he belongs. I powiedziałem, ten książę obraża to stanowisko, tą pozycję, którą zajmuje. I will not make that mistake anymore. I my nie chcemy popełniać takiego błędu nigdy. He says it's not the prince. Mówi, że to nie jest książę. He is a man of dignity. But who? He said that the prince was a man of dignity. But who said that? The one of the saints in the meeting. Aha. Jeden z wierzących na zgromadzeniu powiedział, że to nie jest książę. Książę to jest godny człowiek, człowiek godności, wywyższenie. We have been brought. Zostaliśmy przyprowadzeni into a place to reflect the position into which we have been brought. Jesteśmy przyprowadzeni do pozycji, do stanowiska, w której powinniśmy żyć, odbijać właśnie to stanowisko, żyć godnie według niego. When it comes to the son. Kiedy myślimy o synu, at the age of 12. Kiedy miał 12 lat. Let's turn to it in the book of Luke. Otwórzmy Ewangelię Łukasza. Luke chapter 2. Rozdział 2. Luke chapter 2 and verse 49. Ewangelia Łukasza 2:49. It says, and he said unto them, how is that ye sought me? Wist ye not I must be about my father's business? I rzekł do nich, czemuście mnie szukali? Czy nie wiedzieliście, że w tym, co jest ojca mego, ja być muszę? At the age of 12. W wieku 12 lat. That is what sonship is all about. To właśnie oznacza synostwo. Having the father's interest. Mieć zainteresowanie w ojcu. Having the heart of the father before him. Cały czas patrzeć na serce ojca. What my father wants, I want. To, co chce mój ojciec, ja również chcę. I was on my way from Germany going back to New York. Kiedy wracałem z Niemiec do Nowego Jorku. And on the plane there was a father and a son. W samolocie leciał ze mną ojciec i syn. It was a wonderful communication they were having together. Pięknie ze sobą, cudownie ze sobą rozmawiali. They were discussing business. Rozmawiali o sprawach biznesowych. And it was wonderful. Było to dla mnie cudowne. I was right behind them and I was listening. Siedziałem za nimi, mogłem ich słuchać. When we landed, kiedy wylądowaliśmy, I said to the father and the son, powiedziałem wtedy i do ojca i do syna, I appreciated the communication that you had between you and your son. Doceniam to, dziękuję wam za te rozmowy, które mieliście między sobą, ojcem i synem. He said, sir, it's not always like this. On mówi, przepraszam, ale nie zawsze tak jest. Sometimes we have heated conversations. Czasami mamy takie gorące dyskusje. You met us at one of our best times. Poznałeś nas, zobaczyłeś nas w naszym najlepszym momencie. He says, my son was telling me I was wrong in a decision I made. Mój syn mówił mi, że pomyliłem się w pewnej decyzji. But I let him know. Ale dałem mu do zrozumienia, everything stops with me. Że wszystko to zatrzymało się na mnie. Because I am father. Bo ja należę do ojca. He is the son. A nie, przepraszam, ponieważ ja jestem ojcem, a on jest synem. Not between the father and the son in the Bible. W Biblii to nie jest nie między ojcem i synem. He perfectly delighted the father's heart. On doskonale zachwycił serce ojca. The wonderful communication that went between the father and the son. Widzimy tutaj w Biblii cudowną komunikację między ojcem i synem. Was like Abraham and Isaac. To było jak Abraham i Izak. Father, ojciec. Here is the fire. Ojcze, oto i ogień. Here is the wood. Oto drewno.
But where is the lamb for the burnt offering? Ale gdzie jest baranek na ofiarę? My son, God will provide himself a lamb. Synu, ojciec przyprowadzi sobie ofiarę. And they went on together. I szli dalej razem. Listen, I am a father. Posłuchajcie, jestem ojcem. I have a son and two daughters. Mam syna i dwie córki. And I tell you, it's a blessing as a father to have a wonderful relationship with your son. Błogosławieństwem dla ojca jest właśnie mieć świetną relację ze swoim synem. But when you look at your son and he wants to do that which pleases you. Ale kiedy widzisz, że twój syn chce czynić to, co tobie się podoba, it does something for the heart. To coś ma wspólnego, wtedy wpływa na twoje serce. Young boys, młodzi chłopcy, young sisters, młode siostry, you want to get anything from your parents? Chcecie otrzymywać coś od rodziców? Just delight their hearts. Starajcie się podobać ich sercom. The son, syn, at the age of 12, w wieku 12 lat, I must be about my father's business. Powiedział, że w tym, co ojca mego być muszę. John's Gospel, chapter 4. Ewangelia Jana, 4 rozdział. And verse 34. Werset 35. Jesus said unto them, my meat is to do the will of him that sent me and to finish his work. Przepraszam, 34 werset. 4:34. Jezus rzekł do nich, moim pokarmem jest pełnić wolę tego, który mnie posłał i dokonać jego dzieła. This is sonship. To jest właśnie synostwo. Not only the father's business. Nie tylko zajmowanie się tym, co jest ojca, but I want to do his will. Ale chcę czynić jego wolę. Chapter 8. Rozdział 8. And verse 29. I werset 29. And he's... Verse 29. A ten, który mnie posłał, jest ze mną. Nie zostawił mnie samego, bo ja zawsze czynię to, co jemu się podoba. He always did those things that pleased the Father. On zawsze czynił to, co podobało się ojcu. Luke's Gospel. Ewangelia Łukasza. Chapter 22. Rozdział 22. And it says, which verse? Where he prayed in the garden. Oh yes, 41 and 42. Czyli rozdział 22 Ewangelii Łukasza, wersety 42 i 43. 41 i 42. Should I read? Yeah, yeah. A sam oddalił się od nich jakby na rzut kamienia i padłszy na kolana modlił się, mówiąc, Ojcze, jeśli chcesz, oddal ten kielich ode mnie, wszakże nie moja, lecz Twoja wola niech się stanie. He is the son. On jest synem. Father, not my will. Ojcze, nie moja wola, but thy will be done. Ale niech Twoja wola się stanie. I tell you to find, this is the same spirit that God has placed into the sons. To jest ten sam duch, który Bóg włożył w serca synów. That I may reflect the same moral features of Christ. Żebym ja również odbijał moralne cechy Chrystusa. When I am in the good of sonship. When I'm in the good of sonship, or really laying hold upon it. Kiedy to moje synostwo jest dobre, kiedy ja potrafię się opierać na nim. You will find I will seek the Father's interest. Sami zobaczycie, kiedy wasze synostwo będzie odpowiednio dobre. I will want, to będzie wtedy, kiedy będę zainteresowany wolą Ojca. I will want to please him. Będę chciał podobać się Jemu. I will surrender my will to him. Poddam moją wolę Jemu. In Matthew's Gospel in chapter 4 and verse 4. Ewangelia Mateusza 4:4. It says, man shall not live by bread alone.
Jest napisane, że nie samym chlebem żyje człowiek, but by every word that proceeds out of the mouth of God. Ale każdym słowem, które pochodzi z ust Bożych. This was the path of the Son. To była ścieżka, którą podążał Syn. Obedience to God's word. Posłuszeństwo Słowu Bożemu. In the book of Mark, chapter 1 and verse 35, w Ewangelii Marka, pierwszy rozdział, 32 werset. It says he rise a great while before day, entered into a quiet place and there prayed. Przepraszam, 35. Ewangelia Marka, pierwszy rozdział, 35. A wczesnym rankiem przed świtem wstał, wyszedł i udał się na puste miejsce i tam się modlił. When the Son, the Lord Jesus, looked back on his life, kiedy Syn, Pan Jezus, patrzy wstecz na swoje życie, we find language that is golden, is heavenly. Widzimy, że jest tam język złoty, język niebiański. John chapter 17. Ewangelia Jana, 17 rozdział. And verse 1. 17:1. Ewangelia Jana 17:1. And these things Jesus spake and lifted up his eyes to heaven and said, Father, the hour is come, glorify thy son, that thy son may glorify thee, as thou hast given him authority over all flesh, that as to all that thou hast given him, he shall give them life eternal. Wersety 1 i 2. To powiedział Jezus, a podniósłszy oczy swoje ku niebu, rzekł, Ojcze, nadeszła godzina, uwielbi Syna swego, aby Syn uwielbił Ciebie. Jak Mu dałeś władzę nad wszelkim ciałem, aby dał żywot wieczny tym wszystkim, których Mu dałeś. All of us. Wszystkim. As sons. Synom. Is here to glorify the Father. Właśnie synowie są po to, żeby uwielbiać, wywyższać Ojca. Why am I here? Dlaczego tutaj jestem? Po co? Why God saved me? Dlaczego Bóg mnie zbawił, uratował? What is God's purpose for my life? Jaki jest cel Boga dla mojego życia? I see it in the Son. Zobaczę to w Synu. That I want to have reproduced in me. Chcę powtórzyć, reprodukować to we mnie. Features of sonship. Cechy synostwa. Now in Romans chapter 8. List do Rzymian, rozdział 8. And verse 29. 29, Rzymian 8, 29. Bo tych, których przedtem znał, przeznaczył właśnie, aby się stali podobni do obrazu Syna Jego, a On, żeby był pierworodnym pośród wielu braci. It is God's desire. To jest właśnie pragnienie Boże. It's God's purpose. Cel Boży. To conform me to the image of His Son. By zmienić mnie, by mnie ukształtować w obraz Jego Syna. He is the firstborn amongst many brethren. On jest pierworodnym pośród wielu braci. It's three places in the scriptures you find this word firstborn. W trzech miejscach w Piśmie znajdujemy to słowo pierworodny. Twice in the book of Colossians. Dwa razy w liście do Kolosejan. And once here in the book of Romans. I tutaj właśnie w liście do Rzymian. He is the firstborn of all creation. Jest pierworodnym wszelkiego stworzenia. He takes the number one place by coming into his creation. On zajmuje miejsce numer jeden. Pierwsze miejsce, kiedy przybył tu do stworzenia. He is the firstborn from amongst the dead. On jest też pierworodnym z umarłych. As being risen from the dead, he takes the number one place. Kiedy został wzbudzony z umarłych, znowu zajął miejsce numer jeden. Pierwsze miejsce. But God is going to have many sons. Ale Bóg pragnie mieć wielu synów. But he is the son. Ale to jest ten jedyny syn. He stands unique. He have the preeminent place there. On jest całkowicie unikalny. On zajmuje to główne, najważniejsze miejsce. But God is working on us. Ale Bóg również działa z nami. God has given us the position of sonship. Bóg dał nam stanowisko synów, synostwa. This place of dignity, this place of honor. Miejsce czci, miejsce szacunku, godności. But now God is conforming me to answer
to that place to which he has brought me. Ale teraz Bóg przemienia mnie, żebym odpowiedział, zaczął żyć według tego stanowiska, które mi dał. No. Every son God receives, he disciplines. Every son God receives, he? Hebrews chapter 12. Hebrews. List do Hebrajczyków, rozdział 12. Discipline. Thank you. Bóg karci każdego syna. Dyscyplinuje. God is going to discipline every son. Bóg będzie dyscyplinował, karcił każdego syna. You see, probably in Poland, you don't spank your children, you see? Prawdopodobnie w Polsce nie dajemy klapsów, nie bijemy dzieci. But where I came from. Ale tam skąd pochodzę. My son, literal son. Mój własny syn. When he was a little boy. Kiedy był małym chłopcem. He used to give a lot of trouble. Sprawiał nam wiele kłopotów. And one day. Pewnego dnia. Tego nie trzeba tłumaczyć. I give him five of these. Pięć razy dostał. And he began to cry. Zaczął wtedy płakać. And I said to him, the same pain you felt, I felt too. I wtedy mu powiedziałem, twój ból, który odczuwałeś, ja go tak samo odczuwałem. I use my hands. Użyłem mojej ręki. And he looked at me and says, but you not crying, daddy? Ale spojrzał na mnie i mówi, jak to? Ty to nie płaczesz, nie płaczesz, tatuś. Listen, every son. Posłuchajcie, każdy syn. It tells us here, verse 4 to 6. Okay. Czyli rozdział 12 listu do Hebrajczyków, wersety od 4 do 6. Wy nie opieraliście się jeszcze aż do krwi w walce przeciw grzechowi i zapomnieliście o napomnieniu, które się zwraca do was jak do synów. Synu mój, nie lekceważ karania pańskiego, ani nie upadaj na duchu, gdy on cię doświadcza, bo kogo Pan miłuje, tego karze i chłoszcze każdego syna, którego przyjmuje. Why we go through some trying times? Dlaczego czasami przechodzimy przez czas próby? Every son, God says, I'm going to discipline you. Bóg mówi do każdego syna, będę was karcić, dyscyplinować. That you may be partakers of my holiness. Abyście byli uczestnikami mojej świętości. God says, your fathers discipline you for their pleasure. Bóg mówi, wasi ojcowie karcą was według swojego upodobania. But God is disciplining us that we will be like his son. Ale Bóg dyscyplinuje, karci nas po to, żebyśmy byli tacy, takimi jak jego syn. So he says, don't despise the chastening of the father. Dlatego mówi, nie odrzucajcie, nie lekceważcie karania pańskiego. It will yield the peaceable fruit of righteousness to those who are exercised thereby. To karanie, karcenie przyniesie owoc sprawiedliwości tym, którzy są karani. The blessings of sonship. Błogosławieństwa synostwa. To be marked out to represent the son in the place where he was despised and rejected. My jesteśmy wyznaczeni, przeznaczeni po to, żeby reprezentować syna tam, w miejscu, gdzie on został odrzucony. What an honor. Jest to dla nas wielki zaszczyt. What a dignity. Jaka godność dla nas. That we are, w który jesteśmy. Sons of God. My jesteśmy synami Bożymi. And God has put his son, the spirit of his son in my heart, so I can use the same language that the Lord Jesus used. I Bóg do naszego serca włożył tego samego ducha, który miał Jezus Chrystus, abyśmy mogli używać tego samego języka w stosunku do Ojca. Abba, Father. Abba, Ojcze. What an intimate relationship we have.
jakiś to intymny związek, jako relację, jaką mamy z Ojcem. Romans chapter 8. List do Rzymian, 8 rozdział. And verse 14. I werset 14. Rzymian 8, 14. In that Romans chapter 8 have a lot of aspects of the Spirit of God. W rozdziale 8 listu do Rzymian widzimy wiele aspektów cech Ducha Bożego. But in verse 14 he is a leader. Ale w wersecie 14 Duch Boży jest przedstawiony jako przewodnik. For as many as are led by the Spirit of God, they are the sons of God. Bo ci, których Duch Boży prowadzi, są dziećmi Bożymi. As the son, he was led by the Spirit of God. Tak samo jak syn był prowadzony przez Ducha Bożego. He was born of the Spirit. Urodził się z Ducha Bożego. We also are born of the Spirit. My również narodziliśmy się z Ducha. He was indwelt by the Spirit. On był wypełniony Duchem Świętym. We also are indwelt by the Spirit. Również jesteśmy wypełnieni, mieszka w nas Duch Święty. He was sealed with the Spirit. On był zapieczętowany Duchem. We are also sealed with the Spirit. My również jesteśmy zapieczętowani Duchem. He was anointed by the Spirit. Był namaszczony przez Ducha. We are also anointed by the Spirit. My również jesteśmy namaszczeni Duchem. But then to be led by the Spirit means I must be in the good, surrendered to the Spirit of God, that He may lead me where He wants me to go. Abyśmy jednak byli, mogli być prowadzeni przez Ducha Bożego, my musimy poddać się Jego prowadzeniu, tak żeby mógł nas właśnie zaprowadzić tam, gdzie On chce. As the Son, He was led into the wilderness. Jako Syn był On, Pan Jezus, prowadzony do posłuszeństwa. We are sons. My jesteśmy synami. Am I led? Czy jestem prowadzony? Does the Spirit have His way with me? Czy Duch Boży ma swoją drogę ze mną? Czuję, że mnie prowadzi? He was full of the Spirit. Pan Jezus był pełen Ducha Świętego. To be led and to be filled with the Spirit is optional. Wypełnienie i prowadzenie Ducha Świętego to jest opcja. But it's the privilege of sons to be led and to be filled with the Spirit. Ale to jest przywilejem synów, być prowadzonym i wypełnionym Duchem Świętym. One brother said to us. Pewien brat powiedział nam. In New York City. W Nowym Jorku. That they had this man at the door of an house. Widzieli pewnego mężczyznę przy wejściu do pewnego domu. And he had a key. I miał klucz. And he was trying to put the key in the hole. I starał się trafić tym kluczem do zamka. And someone called the police. I ktoś wezwał policję. And says someone trying to break into a house. I zgłoszono, że ktoś próbuje się włamać do domu. And there he was. I próbował. And the police says, "What are you doing?" Kiedy przyjechała policja, krzyknęła do niego: "Co robisz?" He says, "The house is moving." Powiedział, że dom mi się rusza. "Come and hold it down so I can put in the key." Proszę, przytrzymajcie ten dom, żebym trafił do dziurki. He was drunk. Był oczywiście pijany. He was filled with wine. Był napełniony winem. Wherein was excess. He had too much wine. Wypił za dużo wina. But God says, be filled with the Spirit. Ale Bóg mówi, bądźcie wypełnieni Duchem Świętym. If I am filled with the Spirit, jeśli jestem wypełniony Duchem, I will be occupied with the Father as the Son was. Będę zajęty naszym Ojcem, tak jak Jego Syn, jak Pan Jezus był. To be led by the Spirit. Będę prowadzony Duchem. What a delight the Son was to the Father. Pomyślcie, jakim zachwytem był Syn dla Ojca. But I want to, in closing, chciałbym już kończyć. Touch on a son. Powiedzieć jeszcze o Synu. We go into Luke chapter 15. Ewangelia Łukasza, 15 rozdział. 15. Yeah, 1-5. This was a son who never knew the dignity of the position into which he was brought. W tym rozdziale jest mowa o pewnym synu, który nie był świadom, w jakiej godności jest.
jakim stanowisku jest. He never realized what the Father had was his. Nigdy nie wiedział, że to, co jest Ojca, to jest też Jego. The Father wants what was the Father's was his. Ojciec tak chciał, że to, co jest Ojca, jest również Jego. And the Father says, listen, all that I have is yours. I Ojciec mówi, posłuchaj, wszystko, co moje, również jest Twoje, należy do Ciebie. All the Father desires, enjoy it with me. Wszystkie pragnienia Ojca cieszyły się mną. So in verse 11 and 12, w wersecie 11, 12, potem rzekł, pewien człowiek miał dwóch synów i rzekł młodszy z nich ojcu, ojcze, daj mi część majątności, która na mnie przypada. Wtedy ten rozdzielił im majątność. He had lost sight. On stracił z oczu of what delighted the father's heart. To, co zachwycało, co podobało się ojcu. He had lost sight, it's not my will, thy will be done. On zapomniał o tym, że powinien mówić nie moja, twoja, ale twoja wola niech się stanie. He had lost sight of the fact, my desire is to please you, daddy. Stracił w ogóle z oczu to, że jego pragnieniem powinno być podobać się ojcu. Give me what I want. Nie, powiedział, daj mi to, co moje. I am just tired of this Christian life. Mam serdecznie dość tego chrześcijańskiego życia. I don't want these shackles anymore. Nie chcę już więcej tych kajdan. I want to be free. I want to be liberated. Chcę być wolny, wyzwolony. How you think the father felt? Jak myślicie, co, o czym myślał ojciec? Son, synu, please, proszę. All that I have is yours. Wszystko, co jest moje, jest twoim. Still, the admonition was not received. Niestety nie doszli do porozumienia. He took his journey into a far country. Pojechał do odległego kraju. You find when we lose our first love. Kiedy tracimy naszą pierwszą miłość. We want to get away far from the saints. Wtedy chcemy oddalić się daleko, chcemy odejść daleko od świętych. You find we don't want to live. What this area called? This region or the town? Yeah. Województwo śląskie. Eh? Mikołow or Silesian region? Silesian voivodeship? Yeah. They will want to go north. Okay. Yeah, as far as possible. Czyli chcemy po prostu uciec tu ze Śląska, uciec po prostu jak najdalej na północ, jak się tylko da. They don't want to see the saints. Po prostu nie chcą wtedy widzieć świętych. Nie chcą nic słyszeć o Chrystusie. Well, this was this young boy. I taki właśnie był ten syn. But he got a lesson he will never forget. Ale otrzymał lekcję, której nigdy nie zapomni. He end up in the swine pen. Zakończył tym, że zajmował się świniami. He learned something there that you will never learn among human beings. Nauczył się wśród świń tego, czego nigdy nie nauczy się wśród ludzi. The swine have no manners. Świnie nie mają manier. They don't ask you go first, I come second. Świnie nie pytają ciebie, może ty pierwszy, ja potem. They don't say, let us share together. Nie mówią nawet tego, żeby się podzielić. All is for me. Wszystko jest dla mnie. It's I and I alone. Dla mnie tylko i dla mnie samego. So he looked and saw the pigs. I zobaczył, jak te świnie tam zajadają. He came to himself. I wtedy wejrzał w siebie. How much bread, how much servants, how much bread my father have enough to spare, and I am here with hunger. Ile ojciec ma chleba, ma nawet służących, ile tego wszystkiego tam jest, żeby mi się podzielić ze mną, a ja tutaj głoduję. I'll arise, I'll go home. Wstanę i pójdę do domu. I tell you. The father was looking out for him. A ojciec wyczekiwał, patrzył, szukał go. The father ran when he came home and covered him with kisses. Kiedy syn wrócił do domu, ojciec pobiegł do niego, wyściskał go, wycałował. Bring the best robe. I powiedział: przynieście najlepsze ubranie. Shoes on his feet. Załóżcie buty na jego stopie. Ring on his finger. A nawet pierścień na jego palec. Brought him, bring him back into the position, the enjoyment of the position that is his. I przyprowadźcie go do pozycji, do stanowiska, ale nie tylko, do radości z tego stanowiska, w którym miał być. Kill the fatted calf.
zabijcie koźlęcie, czy nie, zabijcie ciele. The same thing the father ate, the son ate. To, co jadł ojciec, miał też jeść syn. The same thing he drank. To, co miał pić ojciec, miał pić i syn. The enjoyment of the son. Wtedy miał odczuwać radość z tego, że jest synem. He is the fatted calf. He is the fatted calf, the Lord Jesus. Fatted calf? Lord Jesus is a fatted calf. Yes, yes. The peace offering then. Pan Jezus jest tym, tym tucznym cielęciem, czyli tą ofiarą po prostu pokoju z Bogiem. It says the father was moved with compassion. Jest napisane, że ojciec był poruszony współczuciem. You know, there was a young, just before I came to Poland, I was in the home of a brother with his son. Krótko przed moim przybyciem do Polski byłem w pewnym domu, gdzie był właśnie ojciec i syn. Rebellious. Ale syn zbuntowany. And I said to his father, powiedziałem wtedy ojcu, if I was your father, in front of his father, I told him. He told to the son. Right in front of his father. Okay. Powiedziałem do syna w obecności tego ojca. If you was my son, if I was your father, jeśli to ja byłbym twoim ojcem, I would have gone upstairs, pack your bags and said to you, make a decision. Poszedłbym do twojego pokoju, spakował cię i powiedział, zadecyduj. This is the principles of this house. Takie są zasady tego domu. I said, so no. What will you do? I turned to his father. What will you say? A wtedy powiedziałem, nie. Ważne jest, ojcze, co ty powiesz. Co zrobisz? Not a word. Nie potrafił wydobyć z siebie słowa. I says, I'm going upstairs and pack your bags. You said. Yes. Więc Brian powiedział, to ja pójdę do góry spakować. He says, no, 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 I don't want to leave. I nie, syn powiedział, nie chcę wychodzić, nie chcę uciekać. I said, well, if you want to stay in your father's house. A więc powiedziałem, jeśli chcesz pozostać w domu swojego ojca. These are the principles. Takie są panujące tu zasady. These are the principles of the father's house. Takie są zasady panujące w domu ojca. Being the good. Być dobrym. Of your salvation. Być zadowolonym ze zbawienia. The only persons who could have worn shoes in the house were sons. Jedynymi osobami w domu, którzy mogli nosić buty, to właśnie byli synowie. Let me enjoy my sonship. Czy cieszymy się tym naszym synostwem? Hey. See this? A ring. Yeah. Widzicie to? To jest pierścień. I put that on 38 years ago. Włożyłem go 38 lat temu. I lost one. Jednego nawet straciłem. And I didn't know how to tell my wife it was lost. Jak ja miałem powiedzieć żonie, że go zgubiłem? And I said to her, says, sweetheart, I don't know where I lost this ring, you know. And powiedział, kochanie, nie wiem, gdzie go zgubiłem. Naprawdę nie wiem. I got another one before the evening was out. Zanim doszło do wieczora, miałem już drugi. You belong to me. Należysz do mnie. Hey. Imagine what the father has given to us. Wyobraźcie sobie, zastanówcie się, co ojciec nam podarował. And he says, I have done all of this. I on mówi, wszystko to dla ciebie uczyniłem. That you may sit with me. Abyś siedział ze mną. And enjoy the son. I cieszył się tym, że jesteś synem. The peace offering. To jest właśnie ofiara pokoju, żebyśmy cieszyli się naszym Panem Jezusem, tym Synem. Feasting upon the Lord Jesus Christ. Mamy świętować z powodu Pana Jezusa, naszego Pana Jezusa Chrystusa. It is not when he came home, he says, Father, I've sinned. To nie jest wtedy. Wtedy nie świętujemy, kiedy mówimy, ojcze, zgrzeszyłem. Father never answered him. I ojciec nigdy nie odpowiedział. He just brought him in.
to enjoy his position again. Kiedy syn w tej przypowieści wrócił, powiedział: Ojcze, zgrzeszyłem, ale ojciec nic na to nie powiedział. Po prostu go wziął do domu, żeby mógł cieszyć się tą relacją, synostwem. Saints, święci, we are sons. Jesteśmy synami. Sons of God. Synami Boga. Chosen before the foundations of the world. Wybranymi zanim powstał świat. To be like him. By być jak on. His son. Jak jego syn. For his delight. Dla jego upodobania. As the son brought delight to him, the father has chosen us to bring delight to him also. I tak jak właśnie syn, Pan Jezus, przyniósł zadowolenie, upodobanie ojcu, Bóg wybrał również nas, żebyśmy tak jak on przynosili mu zadowolenie. Walk in the dignity of where you have been brought. Żyjmy godnie, według właśnie tej godności, do której zostaliśmy przyprowadzeni. Since I often ask myself, święci, co jakiś czas pytam samego siebie, how am I representing the Son here? W jaki sposób ja reprezentuję Syna tutaj? But I must take it a little higher. Ale muszę jeszcze podnieść poprzeczkę. Am I bringing delight to the Father's heart? Czy ja przynoszę zadowolenie ojcu, sercu ojcowskiemu? In the book of Hebrews, w liście do Hebrajczyków, and chapter 2, rozdział 2, wers 11 and 12. Okay. List do Hebrajczyków, drugi rozdział, wersety 11 i 12. Bo zarówno ten, który uświęca, jak i ci, którzy bywają uświęceni, z jednego są wszyscy. Z tego powodu nie wstydzi się nazywać ich braćmi, mówiąc: będę opowiadał imię Twoje braciom moim, będę Cię chwalił pośród zgromadzenia. We are a sanctified company. Jesteśmy uświęceni. We are a dependent company. Jesteśmy zależni. Verse 10. Werset 10. For it became him for whom are all things and by whom are all things in bringing many sons to glory to make perfect the leader of their salvation through suffering. Werset 10. Przystało bowiem, aby ten, dla którego i przez którego istnieje wszystko, który przywiódł do chwały wielu synów, sprawcę ich zbawienia uczynił doskonałym przez cierpienia. What a blessing. Jakie błogosławieństwo. To be brought into such. Że staliśmy się synami. For the delight of the Father's heart. Dla upodobania serca Ojca. Since I've been to the UK, as I told you. Kochani, byłem kiedyś w Anglii. And I went to Buckingham Palace. I poszedłem do pałacu Buckingham. I get to the gate. Dotarłem do bramy. And there was a soldier. A przy bramie był żołnierz. With a little black thing on his head. Z taką czarną rzeczą na głowie. And you know what he was saying to me? Wiecie, co mi powiedział? Not speaking. Nie mówiąc. So far. And no further. Tylko dotąd i ani kroku dalej. Don't even come through the gate. Nawet nie próbuj przejść przez tą bramę. The queen didn't even come out the window and says hello. Królowa może podejść do okna, pomachać, powiedzieć witajcie. But the son came out. Ale syn może wyjść. From the portals of glory. Z portals. From the very presence of God. Z samej obecności Boga. To bring me in, żeby mnie wprowadzić, that I should be holy, abym był święty, blameless, bez winy, before him in love, przed nim w miłości. The same position that the Son has been given as a man has been given to us. Ta sama pozycja, jaką otrzymał Pan Jezus jako człowiek, została również darowana mnie. We are seated together. My również
Jesteśmy w Nim zawarci, siedzimy z Nim w Panu Jezusie. What a place of blessing. Jakie miejsce błogosławieństw. I'm going to live and ask the Lord to help me. Kiedy stąd wyjdę, poproszę Boga, by mi pomógł. To enjoy my position and this place of dignity. Cieszyć się tą pozycją, którą mam i tym miejscem godnym godności. The world don't know that you and I are sons. Świat tego nie widzi, że ty i ja jesteśmy synami. And with the words of John deep in his epistle. I mówiąc słowami Jana z jego listu. Behold what manner of love has the Father bestowed upon us. Trzeci rozdział pierwszego listu Jana. Patrzcie, jaką miłość okazał nam Ojciec. That we should be called the children of God. Że zostaliśmy nazwani dziećmi Bożymi. A place of delight. Miejsce upodobania, zachwytu. For the Father's heart. Dla serca ojcowskiego. I am not going to think about myself the way I think about myself. Nie będę już myślał o sobie tak jak ja, a sam o sobie myślę. I'm going to think about myself the way the Father thinks of me. Ale będę myślał o sobie taki sposób, jak Ojciec o mnie myśli. I'm a son. Jestem synem. I have the spirit of his son. Posiadam ducha jego syna. And I want to be for the Father's heart. I chcę żyć dla serca Ojca. Amen.